Siemaneczko, w 70. części Let's Play oczywiście Gothic 2, Kroniki Myrtany, Archolos. Kto wie, może dzisiaj dotrzemy do mrocznych tajemnic, może nie. Na razie mamy tu jakiegoś kupca z imieniem, także zobaczymy. Oprawia rybki, o co chodzi? Więc nasz pan, w czym mogę ci dzisiaj pomóc? I to podejście mi się podoba. Pohandlujmy. Dobra, co tam masz ciekawego? Smażone krabie przysmaki. Wędzona ryba ziołowa. Nie kojarzę takiego przepisu, więc pewnie go nie mam, więc sobie pewnie go kupię. Dobra. Nie ma tej... Nie, ze sztawiem królewskim. O kurwa. Premia do maksymalnych punktów trafień plus 15. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Premia do siły. Patrzcie. Chlebowe smarowidło ze smoczego korzenia. No sporo kosztuje, ale kurwa. Premia do siły, nie? Taki zwykły kurwa sprzedawca ma takie rzeczy? Jestem pod wrażeniem, nie? Jestem pod wrażeniem. Zastanawiam się, czy kurwa sobie tego nie kupić do siły. Nie wiem, ile kosztowała potka na siłę. Mamy sporo kasy. Muszę, to na razie nie pali się. Będę o tym pamiętał. Muszę to przemyśleć. Jak leci? Ta cholerna wojna daje mi się we znaki. Mhm. Już nawet nie mogę odwiedzić rodziny mieszkającej w innej części archipelagu. Okej. Okay. No nie, 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 bo w sumie nauczyliśmy się lepiej otwierać zamki, a nie grzebać w kieszeni. Jak le... Ta cholera... Dobra, powtarza się. Niby taki kurwa prosty kupiec się wydawał. Nie bez powodu ma imię. Nie bez powodu ma imię. To jest zwykły sprzedawca ryb. Hej. Będzie miał gówno. Chcę... Bardzo proszę. A nie, coś tam ma nawet. Ryby w cieście. Ciekawe. Smażona szczypce kraba, dobra, rybka. Okej. Okay. Coś tam ma, obywatel, strażnik. Dobra. Chyba nic nie powinno być na tej tablicy. Dokładnie. Zgadza się. W nowym rozdziale coś się pewnie pojawi. A tu kogo mamy? Kolejnego sprzedawcę rybek? Chcę kupić rybę. Bardzo proszę. A, i to samo, dobra. Niech sobie tam sprzedają dalej w spokoju. Nie zasłużył na coś takiego. Pracownik dźwigu. Niestety jestem zajęty. Okej, mam spieprzać. Południowcy, obywatele. Dobra. Tu mamy strażnika. Tu mamy przewodnika. Dobra, to ten most, to sprawdzaliśmy. Znaczy most. Molo, no. Czy tam jak zwał, tak zwał. Na górze może być coś interesującego? Skakuj tam, Marvin. Czy niekoniecznie? Aha, to jest czyjaś chawira. Zakładam... Kuferek tu jakiś jest. Hej! Czego tam szukałeś? Dobra, wypieprzamy stąd. Spokojnie, panowie. No, zabieraj się stąd! Wiem, o czym pomyślałem. Pora przetestować chyba otwieranie zamków, widzisz, nie? Widzisz, to nie było takie trudne. Chyba tak. Pora to wreszcie zrobić. Dobra, zapiszmy sobie. Bo jestem ciekaw w sumie, jak to działa, nie? Teraz chyba więcej będzie, jak coś nam się nie uda, to po prostu, wiecie, nie złamie się od razu wytrych. Ktoś tu cały czas do mnie... A, może ten przybiegł, no, poczekajcie, może... O, jabłuszka to sobie chętnie weźmiemy. Zawsze tam jakiś buścik do siły. Musimy te jabłka na słodko znowu zrobić, bo przy okazji ładną ilość HP nam odnawiają. To jest niestety tylko zwykły pieprz, ale się przyda.
do takiego zwykłego gotowania. Mleko też. No, wino to może niekoniecznie, ale czemu nie? Ale czemu nie weźmy sobie? Dobra. Chlebek i gin. Muszę trochę poszperać po tych chatkach. Chociaż większość, nie no, może nie większość. Parę skrzynek już zrobiliśmy na odcinkach, nie? No jak się nawiną, to czemu nie? Kurwa, złamał się O Jezu, pod jednym... Jak to działa, to ulepszenie? Może tu trochę inaczej działa, nie? To lepsze otwieranie, że szybciej możemy je otworzyć. Nie wiem. Placek warzywno, dobra, to już tego się nauczymy. Pokaż mi ten placek warzywno, coś tam. Grzybowy. Mięso, dowolne warzywo, worek mąki. Prosta mieszanka mięsa i warzyw w formie pieczonego placka nadaje się do zabrania w podróż, no? Plus 50. Także okej. Dobra, wypieprzamy stąd, zanim się ktoś tutaj zirytuje niepotrzebnie. A jak wskoczymy tu, to gówno, się nic nie stanie. Chociaż nie wiem, czy jest sens tu wskakiwać tak naprawdę. Tam na dach możemy wejść. Co to za miejscówka jest? Tam jest chyba dywan, nie? Myślałem, że tam jest pentagram, nie? Kurwa. O Jezus. Co? Widzisz, to nie było takie trudne. Coś mi tam pokazuje, ale... a co my tutaj mamy? Starą monetkę. Gdzie są te mieszki pokitrane? Na dachach, przepraszam bardzo, co? Gdzie to wszystko jest? Okej, spieprzamy stąd. Zejście do kanałów, niekoniecznie. Dobra, tego nie mogę otworzyć. Na razie zejście do kanałów mnie nie interesuje. Po prostu obywatel. A gdzie ja jestem? To mroczne tajemnice. Kurwa, trafiłem tu. Człowiek Volkera, obywatel. Którędy? A, tu się tędy wchodziło. Ja nie przychodziłem tędy? Czy ja tamtędy... Nie, może tamtędy chyba wcześniej przeszedłem, nie? Dobra, mniejsza. Ważne, że udało się znaleźć mroczne tajemnice. Ej, z cegły góra jest postawiona. Dość nietypowo, nie? Dobra, mniejsza. Ładujemy się do środka. Co masz w kieszeni? Okej. Cześć, co tu robisz? Stoi i pilnuje. A na co ci to wygląda, herlaku? Dobra. Czego pilnujesz? Lokalu Wlady. Włazisz do środka? Czy dalej masz zamiar zawracać mi głowę? No dobra, dobra. Wchodzę. Lepiej, żebyś nie sprawiał kłopotu. Oczywiście, przyszedłem. W lokalu nie ma miejsca na burdy, a tym bardziej na machanie bronią. I pamiętaj, dotykasz tylko tego, za co zapłacisz. Zrozumiałem. Zrozumiano? Oczywiście. Jak słońce. Coś czuję, że będę stałym klientem, także możemy już przejść na ty. Przyszedłem tu w interesach, ale wiecie, żeby dobrze ubić interes, trzeba zrobić rekonesans. Czerwona latarnia? Tak chyba było w G2, nie? W mieście portowym Korinis. Mroczne tajemnice. Kurwidoł. To musi być nawiązanie do modyfikacji, no nie ma siły. Dobra, zapiszmy, bo muszę dobrze sprzedać piwo, zanim tu się rozkręcę. Nie chciałbym tego spieprzyć. Witaj w mrocznych tajemnicach, nieznajomy. Jeszcze cię tutaj nie widziałam. No zgadza się. Co to za miejsce? To miejsce wyjątkowe. Jedyne takie na całej wyspie. Nie wątpię. W moim lokalu możesz skosztować wybornego wina, słuchać się w rytm relaksującej muzyki, ale porządni klienci mogą też skorzystać z oferty specjalnej. Porządni klienci? Oferta specjalna nie jest dla pierwszych lepszych obwiesi z ulicy. Mhm. A o tym, kto obwiesie mnie jest, decyduję ja. Okej.
Masz coś do picia? Tylko najlepsze trunki, których nie powstydziłby się nawet sam Ernesto. No dobrze. Ale nie masz tego piwa. Premia do maksymalnych punktów many. Ciekawe. Premia do zręczności. Premia do siły. Wytrawne wino Ernesto. Kurwa, też mam tu fajne tematy. Do tego, do ogarnięcia. Odnawienie many. Myślę, że to sobie możemy wziąć. No, to nie kosztuje majątek. Wiem, tam plus 3 z tej potrawy miałem 1500, nie? To jest drogawe. Ale dobra, tyle to możemy sobie pozwolić, żeby sobie kupić. Czy nie? Czy ma tutaj jeszcze coś interesującego? Nie szczególnie chyba, nie? Premia do maksymalnych punktów trafień. Gulasz z dzika. Premia do... Kurwa. A, to też są te filety. Dobra, to weźmy sobie tylko to. Jak idą interesy? Cóż, nie chwaląc się, odkąd były właściciel lokalu przekazał mi do niego klucze, to miejsce po prostu odżyło. Mam asortyment dla wszystkich, i mówisz? Biednych, i bogatych, dlatego mój lokal bije na głowę karczmę Helgi. No i rzecz jasna, mamy towarzystwo, o które zabijają się dygnitarze samego gubernatora. Razem z moim bratem Amirem prowadzimy ten przybytek od dobrych kilku lat, a gości stale przybywa. Gratuluję, gratuluję. Skąd się wzięła nazwa? No, to mnie ciekawi. Skąd się wzięła nazwa twojego lokalu? Ha, to tajemnica, mój drogi. Czyli nie zamierzasz mi powiedzieć? Tajemnica to tajemnica. Okej, niech będzie. Co nowego? Konfiskata floty sprawiła, że coraz mniej przypływa tu statków. Choć ja jakoś szczególnie nie odczułam spadku zainteresowania. Możesz spytać dziewczyn, powiedzą ci to samo. Coraz częściej widzę u siebie gości z ratusza. Za dnia to służbiści do bólu, a wieczorami bawią się jak mało kto. Co ty nie powiesz? Co nowe? Konfiskata floty... Dobra, to było? Myślałem, że jesteś jedyną właścicielką burdelu. Domu publicznego, jak już. Właściwie to tak. Jestem jego główną właścicielką. Amir pełni rolę ochroniarza, ale pomaga mi też w wielu innych rzeczach. Nie jesteś stąd, prawda? Widzę, że nic się przed tobą nie ukryje. Masz rację. Ja i brat nie pochodzimy z Archolos. Nie wiążę jednak dobrych wspomnień z moją młodością. W swojej ojczyźnie ocierałam się o skrajną nędzę. Ciekawe, skąd są. Gdyby nie samozaparcie i moja naturalna smykałka do interesów, najpewniej dalej żyłabym w jakimś zapchlonym zaułku na drugim krańcu świata. Widzę, że nie mieliście łatwego dzieciństwa. Różnie bywa w życiu. Jednak gdyby nie tamte doświadczenia, prawdopodobnie nie byłabym teraz jedną z najbogatszych obywatelek dzielnicy portowej. Okej. Cześć, możemy pogadać o interesach? Cześć. Możemy. Z czym do mnie przychodzisz? Piwkiem. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo i chciałby zaoferować ci zajebiste współpracę. Piwo. 100 sztuk złota za skrzynkę. Takiego piwa jeszcze na rynku nie było. Zostało uważone według autorskiej receptury Tomasa i wyróżnia... Dobra, daj mi go spróbować. Proszę. No, myślę, że jej zasmakuje. Ale się ściemnia powoli. Chyba tu zostaniemy na noc. Chyba tak. Biorę dwie skrzynki, rozliczę się potem z Tomasem. Tak od razu? Dwie skrzynki tygodniowo? Tak. Masz do mnie jeszcze jakąś sprawę? Okej. Myślałem, że będę musiał coś negocjować. Co nowe? Coraz częściej widzę Dobra. Czekajcie. Gdzie jest? Czekaj, pijany przewodnik, powie w północy. Nie, to nie to, posłaniec miodowe.
A gdzie jest to na górze, Jezu, gdzie jest to zadanie? Zapomniałem, że jak się aktualizuje, to wskakuje na górę listy. Dobra, chyba wszystkich obskoczyłem, ale mniejsza. To na razie nie ma znaczenia. Kim ty jesteś? To mnie ciekawi. Co słychać? Jestem zajęty, odejdź. W sumie tak, no trochę na bezczela podchodzę. I pieprze. Dobra, może zapiszmy, bo nie wiem ile co tutaj kosztuje, żeby nie było, że zaraz mój majątek pójdzie. A jak tam stoimy z... czekajcie, siłą 71, mam to piwko, ale to piwko to może później... Chociaż! Możemy sobie to piwko strzelić. Teraz. By sprawdzić jak smakuje, bo ono chyba tylko manę dawało, nie? No. Dobra, możemy sobie wypić. Znaczy to było wino, przepraszam. 72, dobra, jak z kasą stoimy, 5 koła mamy, okej. Witaj, tajemniczy nieznajomy. Co cię tu do mnie sprowadza? No wiesz. Co tu robisz? Naprawdę zadałeś to pytanie? Mhm. Teraz odpoczywam. Później czeka mnie sporo pracy. Wybacz, nie byłem jeszcze w takim miejscu. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nie mylę się? No, zgadza się. Dobra. Jak się nazywasz? Rachela, choć nie jest to moje prawdziwe imię. Paskudne jak imię. Jak pewnie się domyślasz? Brzmi egzotycznie. Na południowych wyspach jest dość popularne. Nie ma dnia, bym nie myślała o swoim domu. A z południa dlaczego pochodzisz? Właściwie wybrałaś ten zawód? O, to tylko tymczasowy zarobek. Płaca jest niezła. Poza tym serwują tu świetne i wino. I piwo, już niedługo. Po wkroczeniu Myrtańczyków na wyspy zapanował stan wojenny. Jak więc widzisz, w moim kraju dość trudno o normalną pracę. Okej. Okay. Jak idzie praca? Czasem trafi się cham i prostak, ale nie mogę narzekać. Na szczęście moje usługi są za drogie na kieszenie byle oprycha. Nie jesteś stąd, prawda? Parę lat temu przybyłam z południowych wysp. W mojej ojczyźnie było czuć nadchodzącą wojnę, a jak wiadomo, wojna to nie najlepszy partner dla gospodarki. No nie. Uwielbiam podróżować, więc skusiłam się na wyprawę i tak oto... Może dzięki temu jak żyjesz. Jak się podoba Archolos? Wyspa jak wyspa. Klimat chłodniejszy niż w mojej ojczyźnie. Ludzie trochę bardziej gburowaci. Bez obrazy. Spoko. Przyznaję jednak, wino macie cudowne. Okej. Nie wyglądasz mi na osobę, która by tutaj pasowała. Doprawdy? A na kogo ci wyglądam? Na kobietę, która zna swoją wartość, ale musi robić to, co robi, bo życie jest okrutne. Aż tak to widać. Powinnam się lepiej maskować. Skoro rzucasz takimi stwierdzeniami, przypuszczam, że w swoim życiu musiałeś spotkać wiele kobiet, choć trudno w to uwierzyć. Wątpię. Dlaczego? Bo widzę, jak się denerwujesz. Oj tam. Jak leci? Nie stresuj nie mnie. Nie mam czasu. Dobra. Okej. Okay. Gdzie tu się płaci, przepraszam bardzo. O, mamy tu... A, to, kurwa, kupczyk tu jest ten, przychodzi sobie, no dobra. Hej, ty. A ta? Dobra, sobie okradniemy je najpierw. Hej, pracujesz tutaj? Nie, siedzę i gapię się na obrazy. Oczywiście, że tu pracuję. Nie musisz być tak niemiła. Mogę być niemiła, bo mnie na to stać. Klienci muszą ustawiać się do ciebie w kolejce. A żebyś wiedział, ustawiają się i są do tego cholernie nachalni. Pech, że większość z nich może tylko pomarzyć sobie o spędzeniu ze mną nocy, bo zwyczajnie ich na mnie nie stać. A ja tam nie mam zamiaru narzekać. Więcej wina i ploteczek dla mnie. Okej, okay. Ale ile to kosztuje? Dobra, tu mamy jeszcze jakąś jedną. Hej. Cześć, stacką. Przystojniaku. Potrzebujesz czego? Może? Gwarantuję, że dużo potrafię. Okej, okay. Najpierw sprawdzimy, co masz w kieszeni, skarbie. Uzbieram, uciułam sobie na jeden numerek z tych kieszeni. Kim jesteś?
Mogę ci to wytłumaczyć na wiele sposobów, mój drogi. Mhm. Póki co proponuję ten najprostszy. Ech, nie umiesz się bawić. Jestem Ambrozja. I jak nie trudno zauważyć, pracuję w burdelu. Okej. Okay. Jaki? Ostatnio mamy coraz więcej gości z bogatej dzielnicy. Najwyraźniej nie są takimi świętoszkami, za jakich się uważają. Coś takiego. Lubisz tę pracę? A co mi pozostało? Mogłam zgnić we wsi, a tak? Przynajmniej nie chodzę głodna. Ciężko dziś o dobrą robotę w mieście, a ta przynajmniej jest prosta. Ej, no, kto co lubi, kto co lubi, dobra. Dobra, to możemy iść na górę, na pięterko. Okej. No, dżin, no dobra, nie będziemy tu brać, żeby nie narobić przypału. Mamy jakąś Sofię. Dobra, pogadajmy z nią. Nie mam czasu. To sobie pogadaliśmy. Trochę mnie zaczyna martwić, że nie będę się tutaj mógł odpocząć, że nie będę mógł tutaj odpocząć. To mnie zaczyna trochę martwić i przerażać. Tak byłem zapraszany przez kurtyzany po drodze, żebym tu wpadł. I kurwa, troszkę lipa. O, tu jest taki pokoik na wypasie. O, i nawet z takim balkonem, którą mamy godzinę? Wieczór. Coś tu, nie, może mi się wydaje, nic tu nie leży. Dobra. Wszystko fajnie. Tylko... Nie ma... Chciałbym... Skorzystaj z usług. Widzę, że niekoniecznie. Albo nie wiem, z kim pogadać. No nie, no z nią trzeba pogadać. No jak to, no? Co nowego? Konfiskata floty. Masz tylko najlepsze. Albo ona decyduje... Aha, może ona jeszcze traktuje nas jako obwiesi i dlatego nas nie dopuszcza. Ojejku, no to naprawdę... Kurna, to jestem troszeczkę rozczarowany, no jakiś, liczyłem na jakiś happy endzik dzisiejszego odcinka, to sobie nic nie skorzystam. Ej, kurwa, no naprawdę, no nic sobie nie skorzystamy. Skąd pochodzisz? Z daleka. A dokładniej? Wychowałem się z siostrą w miejscu, o którym pewnie nawet nie słyszałem. To chciałbym usłyszeć. Wiesz, co ci po nazwie, której nie skojarzysz, a i tak po chwili wyleci ci z głowy? Musisz tylko wiedzieć, że było to miejsce, gdzie bez siły i sprytu można było szybko skończyć z nożem wbitym pod żebra. Mhm. Co mogę tutaj znaleźć? Kobiety, piwo, gorzałe i jeszcze więcej kobiet. Dlaczego tak bardzo nie lubisz tutejszych? Bo nie potrafią walczyć o to, co jest dla nich drogie. Codziennie widzę te same gęby odwiedzające ten burdel, używające sobie i chlejące na umór. Jeśli tak bardzo nie lubisz tej roboty, to co tu jeszcze robisz? Nie lubię, ale ufam swojej siostrze. Od wielu lat trzymamy się razem i dobrze na tym wychodziliśmy. Poza tym... Już raz nas los rozdzielił. Nie popełnię tego samego błędu. No i słusznie, no. Trzymać się razem. Dobra. Jestem zasmucony. No może jak zostaniemy obywatelem, to może kurde, będziemy mogli sobie bardziej pofiglować, bo na razie to bida z nędzą. I tyle mogę powiedzieć o Mrocznych Tajemnicach. Znaczy... No, no tak, no bo nie mogę skorzystać, szlak by to trafił, co tu dużo mówić. Co tu mówić po próżnicy, jak wiecie, jak jest. Dobra, to może tu w lewo pociśniemy. Człowiek, a co tu robi człowiek Volkera w tym miejscu? No nie ma, standardowe teksty. Trzeba było. Tutaj to gówno, nawet nie ma tam żadnego woreczka skitranego. Nie, tam nie ma sensu wracać. Południowców. Tu mamy robotników.
O, tu jest jakiś gostek. Jeszcze może z nim pogadamy na koniec. Ej, ty. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Varin. Jestem handlarzem współpracującym z gildią kupiecką. Masz do mnie jakąś sprawę? Maybe. Co obserwujesz? Zbutwiałe deski. Na tych wszystkich lichych okrętach w naszym porcie nadchodzą złe czasy. Im mniej statków kursuje po morzach, tym gorzej żyje się wszystkim na lądzie. Czemu tak twierdzisz? Skoro gildia kupiecka traci swoje okręty i musi zwolnić własnego kapitana, to czy może znaczyć to cokolwiek dobrego? Cenę za tę przeklętą wojnę Myrtańczyków ponosimy my, mieszkańcy Archolus. Nie chcę nawet o tym teraz myśleć i się znowu denerwować. Wiem, że ciebie to dotknęło, ale ta wojna to nie jest tylko wojna Myrtańczyków. To jest wojna ludzi i orków. Wszystkich ludzi. Jak się masz? Jest coraz gorzej. Najpierw zarekwirowali nam okręty. Co będzie następne? Siłą wcielą nas do armii? Dobra. Jak się... Jest co... I taką mało optymistyczną gadką kończymy ten odcinek. W przyszłym zobaczymy sobie te stocznie, które no, w zasadzie wyglądają jak prawdziwe stocznie, a nie to co było w Korinis. No także to tyle na dzisiaj. Także komentujcie, subskrybujcie. Piszcie, o co chodzi z tymi mrocznymi tajemnicami. Myślę, że musimy chyba zostać kimś ważnym, żeby tam coś podziałać. Także to tyle. Na razie.